2 grudnia to jest właśnie ten dzień, kiedy rozpoczynają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zobaczmy, jak wygląda to w łomżyńskich szkołach. Zaczęło się wszystko o godzinie 8. Ogólnie wygląda to tak, że chodzimy po klasach i zapraszamy uczniów na wybory, żeby przyszli i oddali swoje głosy na jednego z 8 kandydatów. Z naszej szkoły jest 8 uczniów, wydaje mi się, że jest właśnie 7 z liceum i jeden uczeń ze szkoły gimnazjalnej. I to jest na przykład Janek Rytel, Eryk Mroczko, Asia Dużniewska, Paweł Domalewski, Wiktor Walewski, Michał Mieczkowski, Aleksandra Śledzewska i Filip Jasoń-Cimoch. Cześć, masz już jakiegoś swojego faworyta? Tak, mam. Wcześniej wybierałaś kandydata sobie, czy już teraz dopiero? Dopiero teraz. Okej. Powiesz nam, na kogo będziesz głosować? Mogę, w sumie na Asię Dłużniewską, bo znam ją i myślę, że dobrze się zajmie naszymi sprawami młodzieżowymi, także jak najbardziej na nią głosuję. Masz już swojego kandydata, swojego faworyta? Tak, mam. Długo go wybierałeś? No, się trochę zastanawiałem, powiem szczerze. No, chcę, żeby Łomża była zmieniona na lepsze. Jakie były za, jakie przeciw w wyborze kandydata? No, rozmyślałem tak też, żeby w moim regionie, w którym mieszkam, też coś zmienił. Z okolic też wybierałem. Zostałam zdetronizowana teraz tutaj. Tak jest, teraz ja przejmuję stery. Klasy, jak widać, są zapraszane w czasie lekcji do wyborów, tak więc każdy z chęcią głosuje. Dzień dobry. Zapytam się może, czy wiesz, na kogo już zagłosować? Tak, wiem. A czym się kierujesz przy takim wyborze? Rozumiem. Wiesz może, na kogo już zagłosujesz? Nie mam pojęcia i wolę nie zdradzać tego. A czym będziesz się kierowała w trakcie takiego wyboru? Zobaczę, no jeszcze nie wiem, nie umiem powiedzieć. Powiedz, czy miałeś już kandydata swojego przed przyjściem tutaj, czy dopiero teraz coś wybrałeś? Oczywiście, że tak. I czym się kierowałeś w wyborze takiej osoby? Znam tego człowieka ze szkoły, jest bardzo dosyć mądrą osobą i charyzmatyczną i uważam, że dobrze będzie sprawował się. A jak uczniowie, powiedz mi, czy wiedzą w ogóle, w jakim celu głosują, czy zdają sobie sprawę z tego, do czego to są wybory? Wydaje mi się, że nie. Rozumiem, dziękuję. Mówi dla Państwa Dawid Dąbrowski oraz Mateusz Dzwonkowski, facebook.com/dzwonekioter, facebook.com/sirdawidd. Sprawdzimy teraz, jak jest w innych szkołach. Tato, daj kluczyki, bierzemy furę służbową i jedziemy na bagażnik. Kolejna szkoła, jaką odwiedzimy, to publiczne gimnazjum nr 8 w Łomży. Zobaczymy, czy tutaj system głosowania jest podobny jak w pierwszym ELO. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w naszej szkole rozpoczęły się od 3 godziny lekcyjnej. Na 3 godzinie lekcyjnej w głosowaniu biorą udział uczniowie klas pierwszych, na 4 godzinie lekcyjnej udział biorą uczniowie klas drugich i na kolejnej godzinie uczniowie klas trzecich. Mamy sztab wyborczy, który ma logistycznie rozpisane, do której sali mają chodzić. Roznoszą karty do głosowania, uczniowie głosują, podpisy składają na listach wyborczych i przychodzą tutaj z wychowawcami, z nauczycielami, wrzucają swoje głosy do urny. Ilu kandydatów jest w gimnazjum nr 8? Mamy 2 kandydatów z klasy drugiej i B. Jest to Hubert Chmielewski i Paweł Pisarski. Masz swojego jakiegoś faworyta? No tak nie mam zbytnio. A długo się zastanawiałaś nad tym, na kogo będziesz głosować? Nie. A możesz nam zdradzić, na kogo głosowałaś? Na Huberta Chmielewskiego. Powiedz mi, masz jakiegoś swojego faworyta? Nie. Czyli głosowałeś tak, a byle zagłosować? Tak. Dziewczyny, powiedzcie, na kogo głosowałyście? Na tajemnica. Tajemnica? Tak, tajemnica wyborcza. Się obraża. Długo się zastanawiałyście nad wyborem kandydata? No, dużego wyboru nie było, więc no. Nie. Raczej nie. Ale tak jak nie ma dużego wyboru, to chyba trudniej jest, co? Nie. Nie, łatwiej, szybciej. Pomagasz w organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Powiedz, czy trudno jest zorganizować takie wybory? No na pewno jest trochę wysiłku, trzeba trochę popracować przy tym. Jest trochę zamieszania, ale realizujemy swój plan, staramy się, żeby było wszystko dobrze. A uczniowie chętnie współpracują? No tak, w miarę każdy pomaga, wspomaga to, żeby było wszystko dobrze. Słyszałam, że macie niezły logistyczny plan.
No tak, mamy plany i staramy się je realizować. Jak wygląda system głosowania w waszej placówce? W naszej szkole głosujemy podczas trzech kolejnych przerw. Zaczęliśmy od długiej przerwy, od 10:35. Opracowaliśmy taki system, żeby nie burzyć porządku pracy szkoły, po to też, żeby młodzież miała szansę na którejś z tych przerw dotrzeć tutaj do nas na aulę. Ilu macie kandydatów? Mamy 10 kandydatów, także jestem dumna z tego, że jest tak dużo chętnych do tego, aby rozwijać się w takiej dziedzinie samorządności. I są to uczniowie zarówno liceum, jak i gimnazjum. Jak wygląda system głosowania w Wyższej Szkole Agrobiznesu? Przygotowaliśmy sobie salę, przygotowaliśmy sobie urnę, będziemy czekać na swoich studentów, będą przychodzić pojedynczo do naszej klasy, będziemy po prostu im dawać kartę do głosowania. I od której zaczynacie głosowanie? Głosowanie zaczynamy od godziny 12 i potrwa do godziny 13. A ilu macie kandydatów? 5. I dlaczego chcieliście wziąć udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej? Chcemy mieć po prostu człowieka, który będzie nam relacjonował, co się dzieje w mieście i będziemy mogli też powiedzieć, co my możemy zaproponować miastu jako studenci. Przygotowania wyglądały tak, że po pierwsze zgłosiliśmy kandydatów, mamy ich 5. Każdy z nich zrobił taką ulotkę, zaprezentował siebie. Teraz od godziny 12 do 13, kiedy będą odbyły się te wybory, każdy z osób, którzy będą chcieli oddać głos, będą mogli zobaczyć te właśnie przygotowanie od tych kandydatów i zagłosować na tą osobę, która właśnie spodoba się najbardziej.